You read my thoughts, Mr. Holland. It's easy enough to read the thoughts of a newcomer. Everything seems beautiful because you don't understand. That luminous water, it takes its gleam from millions of tiny dead bodies, the glitter of putrescence. There's no beauty here, only death and decay. Everything good dies here, even the stars. To jest kolejny odcinek Flixtoka, czyli podcastu, w którym odkrywamy klasykę kina na nowo. W październiku zajmujemy się tym, co nas straszy, czyli różnej maści horrorami ze złotej epoki tego gatunku. Najważniejsze filmy, jak zawsze, możecie obejrzeć na platformie Flix Classic. Zombie jakie jest, każdy widzi. Ale w sumie skąd wzięły się zombie? Z Haiti, najprościej mówiąc. Ale żeby jakoś to sobie utrudnić, no to badacze zagadnienia zombie i voodoo, bo to są dwa terminy, które ze sobą się wiążą. Voodoo traktowana jako religia, nie jako jakieś zabobon, tylko jedna z oficjalnych, w zasadzie jedna z najważniejszych religii na Haiti, choć raczej nie dominująca. No, wierzenia takie właśnie w te żywe trupy, czy te właśnie dzisiaj określane jako zombie, pojawiły się na Karaibach poprzez takie powiązanie ze sobą wierzeń czarnoskórych niewolników przywiezionych z zachodniej Afryki, właśnie na Haiti, które było w tym momencie, czyli to mamy, mówimy o wieku XVI, XVII, XVIII, było kolonią francuską i tam ci niewolnicy w okrutnych warunkach pracowali na plantacjach trzciny cukrowej, gdzie była bardzo wysoka śmiertelność i byli również ci niewolnicy poddawani przymusowej chrystianizacji, ale takiej chrystianizacji, która była bardzo pobieżna, czyli zostali ochrzczeni, byli zmuszani do udziału w jakichś tam mszach, ale gdzieś te wierzenia ich pierwotne, te, które pierwotne w znaczeniu takim przywiezione po prostu z Afryki, zaczęły się mieszać z tymi wierzeniami chrześcijańskimi. No i powstał taki właśnie dziwny, czy może dziwny, nowy po prostu system wierzeń, określany jako voodoo. No i właśnie wśród tych niewolników, których było najwięcej na Haiti, no bardzo duża część pochodziła z zachodniej Afryki, z takich właśnie, wśród których był jeden z takich dominujących, to był lud Yorumba, gdzie w tych właśnie wierzeniach tego narodu bardzo ważny był kontakt z bogami, którzy mogli wchodzić w ciało człowieka. No i odbywało się to w trakcie takich rytuałów, kiedy wybrani przez bogów ludzie wpadali w taki trans i nie tyle ci bogowie przejmowali ich ciała, co raczej ci ludzie stawali się bogami. Coś takiego. Tylko, że cała sztuczka polegała na tym, że żeby taki człowiek mógł się stać tym bogiem, jego dusza musiała wyjść z ciała i zrobić miejsce dla Boga. No i wtedy mogli się pojawić czarne charaktery tej całej historii, czyli czarownicy, którzy te dusze mogli uwięzić. I po jakimś czasie ten bóg opuszczał ciało człowieka i w normalnych warunkach człowiek wracał do swoich do zdrowych zmysłów, do takiego normalnego funkcjonowania, ale w przypadku, kiedy ta jego dusza została schwytana przez czarownika i na przykład ukryta na dnie rzeki albo w jakimś, nie wiem, glinianym naczyniu, w zależności tutaj od różnych legend, opowieści, w różnych miejscach te dusze mogły być ukryte, no to ciało stało się taką wydrążoną skorupą, tym właśnie zombie, którym czarownik mógł sterować. No i te zombie mogły być wykorzystane do pracy przymusowej, te zombie mogły być wykorzystywane do zemsty, do rozbojów i tak dalej. No i w tych wierzeniach o zombie odbija się no coś, co było najstraszliwszą codziennością wyznawców, tych karaibskich wyznawców voodoo, czyli po prostu niewolnictwo, kiedy człowiekowi zostaje odebrana całkowicie jego podmiotowość, staje się narzędziem w rękach kogoś potężniejszego, silniejszego, okrutnego. No i to też jest właśnie znamienne, że w tych legendach, początkowych legendach o zombie, to zombie rzadko kiedy bywają potworem. Zombie są tak naprawdę albo narzędziem jakiegoś złoczyńcy, albo wręcz ofiarą tego złoczyńcy. Bo to często byli, na przykład czarownik porywał w ten sposób ludzi z sąsiedniej wioski. No i ci ludzie zostali zmuszani do ciężkiej, niewolniczej pracy na polu na przykład tego czarownika. Więc tutaj się odbijają takie właśnie echa przymusowej pracy i właśnie jakiegoś zniewolenia innego człowieka. No i te legendy
o voodoo, te wierzenia, znaczy legenda o zombie, wierzenia voodoo rozwijały się na Karaibach, no i rozwijała się cała ta wiara w voodoo. I nawet jeśli się człowiek troszkę bardziej tym zainteresuje i zagłębimy się na przykład w coś takiego jak stary kodeks karny Haiti, no to był taki paragraf w kodeksie karnym, zapamiętałem sobie tak zupełnie absurdalnie, numer 246, który zrównywał ze sobą jakieś działanie, które miałoby na celu całkowity paraliż człowieka z morderstwem. Jeśli na przykład na skutek tego paraliżu człowiek zostałby pochowany, no to ten gest podania jakiegoś tego środka paraliżującego człowiekowi był równoznaczny z morderstwem. Więc ten strach przed zombie, przed staniem się zombie był bardzo mocno zakorzeniony. No i tak sobie to wszystko funkcjonowało na Haiti, aż do czasu, kiedy zostało bardzo szczegółowo opisane przez Williama Seabrooka, takiego awanturnika, okultystę, który podróżował po całym świecie i właśnie wyszukiwał tego rodzaju różne ciekawostki. Opisał to w książce The Magic Island, wydanej w 1929 roku, gdzie właśnie opisał Haiti, wiarę w voodoo i zombich. I ta książka stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. No i w ten sposób zombie zostali wprowadzeni do amerykańskiej popkultury, a co za tym idzie już wkrótce do kina. To wydaje mi się zwłaszcza fascynujące, jak widać, że podobne takie lęki czy wierzenia przejawiają się w bardzo różnych kulturach pod różnymi postaciami, właśnie takimi zabarwionymi kulturowo i lokalnie, bo jak wspominasz o tym, jak zombie, wiara w zombie miała w sobie jakieś piętno tego niewolnictwa, tak sama właśnie wiara w ten powrót żywych trupów, no to te trupy mogły różnie wyglądać, ale to jest to, co mówiliśmy o upiorach na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony mam wrażenie, że postać takiego pustego człowieka wydrążonego, traktowanego jako narzędzie, to trochę przypomina legendę na przykład o golemie właśnie, o której opowiadałeś przy okazji filmów ekspresjonistycznych. Więc widać, że są jakieś takie wspólne elementy dla różnych kultur, ale które właśnie mają swój specyficzny wydźwięk. I te wczesne filmy o zombie, bo właśnie już od lat 30. pojawiają się pierwsze tytuły amerykańskie, które korzystają z tego, no to jasno to precyzują. To znaczy mówią o zombie jako właśnie tym wyniku magicznych działań czy wierzeń właśnie karaibskich. Dopiero później one się odłączyły od tego swojego źródła i dzisiaj myślę, że już nie kojarzą się z nim zupełnie i tego typu wstęp historyczny jest tutaj ważny. Ale właśnie we wczesnych filmach, takich jak Białe Zombie, bo od tego musimy zacząć, no to jest to jeszcze jasne, że chodzi tutaj właśnie o te karaibskie wierzenia voodoo. Trzeba przyznać, że dość szybko te filmy o zombie, one stały się, tak jak zresztą wszystkie potwory hollywoodzkie tego okresu, bardzo szybko zaczęły być parodiowane. Tutaj pojawiają się takie filmy, nie wiem, typu Broadway Zombie i różnego rodzaju inne przeróbki. Ciekawy motyw pojawia się w czasie II wojny światowej. Pojawia się kilka filmów, w których szaleni naukowcy nazistowcy chcą ożywić trupy i używają je i stworzyć z nich armię, gdzie po wielu, wielu latach, brzmi to znajomo, pojawi się z powrotem współcześnie ten wątek już znacznie bardziej przerobiony. Z tego powiedzmy okresu karaibskiego zombie, no to pochodzi film z 1943 roku Spacerowałem z zombie Jacques'a Turnera. Kolejny film właśnie ze stajni Vala Lutona. Jeden z właśnie z najpiękniejszych filmów o zombie. Takie w zasadzie arcydzieło tego gatunku, gdzie właśnie znowuż zombie są po prostu narzędziami złych ludzi. Są postaciami, które budzą współczucie, strach, bo oczywiście są silne, bezwolne, pozbawione uczuć, ale jednak są tylko i wyłącznie narzędziem i to narzędziem wykorzystywanym do złych celów wbrew ich woli. No i tak sobie te zombie dotrwały do lat 50., gdzie jeszcze takie filmy, nie wiem, powstają typu Voodoo Island, też taki B-klasowy, byśmy powiedzieli, horror. No ale w latach 50. wydarzyło się coś takiego jak zimna wojna. Był okres zimnej wojny, pewnie największe nasilenie i strach przed bronią atomową i skażeniem radioaktywnym. I nagle zombie zaczęły się pojawiać jako stwory stworzone właśnie z promieniowania. No i pojawiają się takie filmy typu Creature with the Atom Brain, The Man from Planet X, czy pewnie najsłynniejszy z nich w tej chwili, Plan 9 z kosmosu. Film Dauda, uznawany jeszcze do niedawna za najgorszy film wszechczasów, obecnie bijący się tą palmę pierwszeństwa z filmem The Room. No ale to są właśnie wszystko filmy, w których czy to wyciek
z jakiejś broniatowej, czy to kosmici, ożywiają trupy i wykorzystują radioaktywność do stworzenia właśnie takich znowu wydrążonych ludzi, pozbawionych swojej woli, ale już zostają te zombiaki odcięte od swoich karaibskich korzeni, od tych korzeni wuduistycznych, od korzeni związanych z religią. Widać, jak z czasem ten właśnie kontekst taki kulturowy, etniczny zostaje gdzieś tam wyrugowany. Okazuje się, że sama figura właśnie takiego bezwolnego, żywego trupa, bezmyślnego, bezmózgiego, które chce, nie wiem, pożerać mózgi przysłowiowe, jest na tyle atrakcyjna, że wpisuje się w nią właśnie inne znaczenia i ten lęk przed jakimiś atomowymi opadami na przykład jest jednym z nich. Później myślę, że współcześnie raczej dominuje zombie jako efekt jakiejś zarazy, jakiegoś wirusa, też często zresztą przez jakichś naukowców oczywiście opracowanego. Natomiast nie ma wątpliwości, że choć pojawiają się te filmy w latach 50., 60., no to jest jeden film, który na dobre utrwalił wizerunek zombie w kulturze i jest to właśnie film, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy trochę więcej, czyli Noc żywych trupów George'a A. Romero z roku 68, czyli w pewnym sensie to zombie wchodzi w swoją klasyczną fazę trochę później niż te wszystkie inne strachy, o których mówiliśmy, mniej więcej 10 lat później. Ale co ważne, w samym filmie słowo zombie nie pada i to jest też charakterystyczne, że w niektórych tych filmach, o których mówiłeś, to nie jest nazywane zombie. Dopiero z czasem można powiedzieć, że te klocki ze sobą się wszystkie połączyły. To znaczy ta stara nazwa została zastosowana do tego nowego rodzaju stworzeń, ale właśnie taką myślę, że już ich pełną ikonografię i sposób funkcjonowania właśnie pokazał George Romero. No, Romero był jednym z tych filmowców, którzy wykorzystali boom na to kino niezależne w Ameryce, o którym też już rozmawialiśmy. No bo lata 50., koniec lat 50., początek lat 60., no to jest czas, w którym powstaje bardzo dużo filmów o zombie, z zombie w tytule, jak powiedzmy Teenage Zombie, czy Plaga Zombich, to z kolei hammerowska wersja filmu o żywych trupach. No ale tych filmów powstaje bardzo dużo i one najczęściej są właśnie no, B-klasowe, C-klasowe, Z-klasowe i tak dalej. I wydawać by się mogło, że film Romero też taki będzie. Tak zresztą powstał za śmieszne pieniądze. Powstał w ogóle w mieście niekojarzonym z amerykańskim kinem, czyli z Pittsburghiem, gdzie Romero studiował reklamę, bo on zajmował się realizacją reklam i pracował w telewizji, bo Pittsburgh też było dość ciekawe miasto, bo miało rozwinięty przemysł telewizyjny, ponieważ w Pittsburghu swoje programy realizował pan Rogers, znany w Ameryce autor programów dla dzieci, o którym zresztą parę lat temu powstał film z Tomem Hanksem. No i właśnie George Romero, wspominam o panu Rogersie nie bez przyczyny, bo George Romero pracował przez pewien czas dla pana Rogersa i zrealizował dla niego kilka takich króciutkich filmów, które były częścią programu. Na przykład on właśnie George Romero wspominał jako o filmie najbardziej przerażającym, jaki zrealizował, no to była, że pan Rogers ma operowane migdałki. To tak można byłoby przetłumaczyć. 11-minutowa taka etiuda pokazująca właśnie, jak pan Rogers idzie do szpitala, mają migdałki. To oczywiście był filmik, który był pokazywany w programie i miał pomóc oswoić dzieciom lęk przed tym popularnym w owym okresie zabiegiem. No ale w każdym razie Romero przeszedł przez taką szkołę właśnie reklamy, pracy w telewizji, pracy w wiadomościach. No ale po kilku latach takiego właśnie funkcjonowania no postanowił wraz ze znajomymi zrealizować film. No i zebrał się kilku tych znajomych, zebrali budżet. No i zrealizowali film, z którym na początku nie wiedzieli, co będą robić. Zawieźli go do Nowego Jorku i postanowili na własną rękę znaleźć dystrybutora. No i znaleźli. I okazało się, że ten film jest inny niż dotychczasowe filmy o zombie. No właśnie, ten film został zrealizowany zupełnie niezależnie. Oni, było ich 10, założyli firmę Image 10 Productions i podobno budżet w sumie wyniósł $100,000. Widać, że jest to film bardzo właśnie taki niezależny i bardzo surowy, bo to nie chodzi o to, że to jest niezależne w takim sensie jak kino klasy B. Myślę, że być może tutaj doświadczenia właśnie takie telewizyjne, pseudodokumentalne czy pseudoreporterskie Romero wchodzą w grę, bo on nie podchodził do realizacji tego, tak jak wielu tych twórców kina niezależnego, od Castla przez Cormana, po wspomnianego tutaj Eda Wooda, czyli żeby naśladować Hollywood i przez to robić filmy, które będą takie dosyć tandetne, biedne, w tanim studio robione, tylko jego metoda była trochę inna. On zrobił właśnie film, który ma w sobie coś z jakiegoś reportażu telewizyjnego, ma w sobie jakąś taką surowość.
No, Romero wspominał, że wpłynął na niego trochę ten niesamowity okres w telewizji amerykańskiej, kiedy jeszcze wiadomości były realizowane na taśmie, więc one miały zupełnie inny look niż w następnych dekadach, kiedy weszła technika wideo i jednak jakość obrazu telewizyjnego zasadniczo spadła. No ale przez to te newsy telewizyjne przypominały coś, co byśmy w tej chwili nazwali kinem dokumentalnym, czyli właśnie takim, nie wiem, coś z pogranicza cinema verite pewnie. No i Romero również twierdził, że dla niego te tematyka horrorów, czy tematyka zombie, on inspirował się komiksami i właśnie ponoć w tych komiksach, które on czytał, bardzo często wiązano takie właśnie horrorowe wątki z krytyką społeczną. Nie wiem, nie znam na tyle komiksowych horrorów amerykańskich z lat 50., 60., no w każdym razie tak po latach wspominał Romero. No, też twierdził, że wykorzystanie tej techniki reportażowej mogło właśnie sprawić, że widzowie dostali coś, czego zupełnie się nie spodziewali. W końcu lat 60. to też jest, pamiętajmy, okres wojny w Wietnamie, z której transmisje czy też różnego rodzaju reportaże pojawiały się codziennie w telewizjach Amerykanów i pełne były bardzo okrutnych ujęć szokujących widza, nieprzywykłego do takiego okrucieństwa wojny. To była pierwsza wojna, która w zasadzie była transmitowana niemalże na żywo. To nawet niespecjalnie Amerykanie, powiedzmy władze amerykańskie, nie zdążyły z cenzurą telewizji, przez co wiele okrucieństw tej wojny stało się od razu wielkim skandalem. A przecież wojna w Wietnamie nie była wyjątkową wojną, jeśli chodzi o skalę okrucieństw. Równie okropne rzeczy działy się chociażby w czasie wojny w Korei czy w czasie II wojny światowej. Ale tamte wydarzenia były, nawet jeśli zostały udokumentowane, to zostały bardzo skrupulatnie ocenzurowane. One były realizowane w formie filmów dokumentalnych. Wiadomo, okres tworzenia filmu trwa dużo dłużej niż newsa telewizyjnego, więc Amerykanie dostawali tego typu szokujące obrazy każdego dnia. Oprócz tego 67 rok, no to też jest taki okres, kiedy życie amerykańskie staje się bardzo też brutalne w samych Stanach Zjednoczonych. To jest okres, kiedy ginie Martin Luther King, to jest okres, kiedy ginie Robert Kennedy, to jest okres, kiedy policjanci amerykańscy i Gwardia Narodowa w brutalny sposób rozprawiają się z hipisami, z przeciwnikami wojny w Wietnamie. To jest okres, kiedy dochodzi do brutalnych morderstw na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie są zabijani Afroamerykanie, którzy walczą o swoje prawa. Więc to jest taki moment, o którym się często mówi, że ta Ameryka zatrzęsła się w posadach. No, coś wtargnęło w życie amerykańskie, jakieś pęknięcie, jakieś targnięcie realnego i Romero wykorzystał te zombie wstające z grobów, czy te żywe trupy wstające z grobów, jako właśnie metaforę czegoś, co rozsadza to amerykańskie życie, ale również w tym filmie jest taka pewna dwoistość, bo o ile przez prawie cały film te zombie są głównym zagrożeniem, to w tych ostatnich scenach, takich właśnie, gdzie pojawia się ta Gwardia Narodowa, która poluje na zombie, gdzieś tam sztucerów z jakichś takich karabinów snajperskich, no i w taki dość okrutny sposób podchodzą do nich, zabijają ich, bawią się tym. To oczywiście jest też taka grupa takich redneków, byśmy powiedzieli. I nagle te przerażające potwory, które obserwowaliśmy przez cały film, próbujące zabić, zjeść bohaterów filmu, no gdzieś pojawia się takie dziwne poczucie, że zaczynamy współczuć tym potworom, które są w równie okrutny sposób eksterminowane przez tą właśnie grupę Gwardii Narodowej. Dla mnie zwłaszcza szokujący jest finał. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, widzieli już ten film, a jeśli nie, to lepiej zobaczcie go przed wysłuchaniem dalszej części, bo dla mnie, do dzisiaj pamiętam swój seans pierwszy tego filmu, który o dziwo odbył się w telewizji, na telewizji regionalnej TVP3. To się rzadko wydarzało, że filmy, zwłaszcza dobre filmy, tam leciały, przynajmniej kiedy ja byłem dzieckiem czy nastolatkiem. I właśnie gdzieś późno w nocy ten film leciał i oprócz tego, że zupełnie nie hollywoodzki był jego wygląd, nie hollywoodzka była ta konwencja takiego filmu survivalowego bardzo, to zwłaszcza ten finał, w którym bohater, któremu udało się przeżyć to wszystko, zostaje właśnie przez dokładnie tą Gwardię Narodową zastrzelony. I jakby co to znaczy? Czy ci właśnie niby wyzwoliciele tak naprawdę są oprawcami? Czy może jest to taka płonność tych wszystkich wysiłków? Można wszystkie problemy przeżyć, można ze wszystkim się zmierzyć i w taki głupi, przypadkowy wręcz sposób i tak tego nie przetrwać? A może znaczenie mają właśnie te rasowe podteksty, bo to co ważne i co też w kinie hollywoodzkim wówczas było bardzo, bardzo rzadkie, główny bohater jest czarnoskóry w tym filmie,
No to wszystko sprawia, że właśnie ten finał był dla mnie taki bardzo dezorientujący. I ważne jest jeszcze przy tym, gdy wspominamy o kolorze skóry głównego bohatera, to też Romero opowiadał, że nigdy pisząc ten scenariusz nie myślał o głównym bohaterze jako właśnie o czarnoskórym i po prostu gdy spotkał tego aktora, człowieka, który zagrał główną rolę. Tak, dodajmy, on nazywał się Dwayne Jones. Tak, gdy go spotkał, no to zobaczył w nim tą postać i postanowił, że to będzie główny bohater i nic nie zmieniono w scenariuszu. I jakkolwiek dziwacznie zabrzmi niezbyt zgrabnie, no on gra tą rolę tak, jakby była to napisana rola dla białego aktora, co naprawdę nie było bez znaczenia w latach 60., bo jednak to jest okres, kiedy no, filmów blaxploitation, o których też trochę wspomnieliśmy, jeszcze nie było. To są, dopiero jesteśmy po pierwszych rolach, w których pojawił się Sidney Poitier, który zawsze grał jednak postać bardzo silnie opisaną w scenariuszu jako czarnoskóry. Tutaj główny bohater jest po prostu bohaterem, który po prostu ma ciemny kolor skóry. No i ta ostatnia scena, te ostatnie sceny, w której ta grupa Gwardii Narodowej stoi nad zastrzelonym tym bohaterem, no ona automatycznie wprowadza skojarzenia z Alabamą, Mississippi w ogniu, tymi wszystkimi okrutnymi rzeczami, tymi samosądami, linczami, które się odbywały w Stanach. I chociaż ci ludzie, którzy zabijają tego głównego bohatera, oni nie zabijają go specjalnie, oni biorą go za zombie. Może gdyby wiedzieli, że to jest jednak człowiek, który przeżył, nie zabiliby go, ale z drugiej strony może zastrzeli go dlatego, że był czarnoskóry i tu pojawia się z kolei dzisiejsza perspektywa, no i Black Lives Matter, cały ruch i te wszystkie straszne rzeczy, które docierają do nas od czasu do czasu z amerykańskich miast, gdzie właśnie bardzo wielu ludzi ginie zastrzelonych przez policję tylko dlatego, że mają czarny kolor skóry. No więc bardzo wiele treści filmu Noc Żywych Trupów jest niesionych de facto nie poprzez to, co jest zapisane w scenariuszu, tylko właśnie to, co się dzieje gdzieś obok. I też surowość tych zdjęć sprawia, że ja mam dokładnie takie samo poczucie jak ty. Ja obejrzałem ten film, jak obejrzałem z jakiegoś DVD dodawanego do czasopisma. Były takie szalone czasy, kiedy każde czasopismo dodawało płytę DVD. No i właśnie ja obejrzałem tam Noc Żywych Trupów. No i ja się z jakimś takim strasznym kacem, że tak powiem, obudziłem po tym seansie. Bardzo źle się czułem, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, no i nie wiedziałem, skąd się wziął ten niepokój. No i to, co my poczuliśmy, też poczuli amerykańscy widzowie. I o ile film samym po premierze na początku spotkał się z druzgocącą krytyką, no to po czasie zaczęły się pojawiać takie recenzje, w których no różnie, raz zaczynali go lepiej, raz gorzej, ale każdy wspomina, że ten film jest po prostu ekstremalnie niewygodny dla widza. Roger Ebert wspominał, że na jednym z seansów, na który się wybrał, widział, on wspominał, że to były dzieci, kids, więc nie wiem, ale nie wiem, czy to były dzieci, czy to byli nastolatkowie, którzy płakali na tym seansie, po seansie, że po prostu ten finał jest tak przygnębiający i też przez to, że on wygląda jak wiadomości, no nie można obok niego tak obejść, że to jest kolejny tani horror, który pojawił się gdzieś tam w Ameryce w kinie grindhouse'owym czy w drive-in, tylko no, tam jest coś ekstremalnie niepokojącego i takiego chwytającego za duszę, o ile szczególnie dość, jak się to zestawi z pierwszą sceną, która jest dość zabawna, taka trochę nieporadna, kiedy te zombie po raz pierwszy się pojawiają, czy później w trakcie całego rozwoju akcji, no to tam są odwołania, powiedzmy takie, czy struktura filmu jest takim klasycznym, nawet powiedziałbym westernowym chwytem, znany chociażby z Rio Bravo, czyli oblężeni ludzie w jakimś miejscu są atakowani przez hordę obcych, no to ten finał to jest coś, co sprawia, że ten film jest inny. To jest jakiś dziwny paradoks, że najsłynniejszy film o zombie to jest ten, w którym zombie są najmniej ważne i najmniej w sumie ciekawe, bo tak jak mówisz, same te postaci zombie, zwłaszcza na początku, no to wyglądają raczej śmiesznie i nie wyglądają też jak coś, co mogłoby wielką krzywdę, szczerze mówiąc, zrobić tym ludziom. Natomiast właśnie ten taki nie do końca hollywoodzki, czy nawet bardzo nie hollywoodzki rys jest budowany przez cały szereg środków. To jest taki trochę niezgrabny montaż, to są właśnie te prawdziwe lokacje, często takie trochę dalsze plany,
to, że ten film jest czarno-biały, a przecież w 68 roku no już całe kino hollywoodzkie generalnie było kolorowe, to znaczy mniej więcej od początku lat 60., a już z pewnością od połowy, robienie filmu czarno-białego to był też taki wyraźny wybór artystyczny, a nie coś, co wynikało tylko z taniości. No i pytanie w takim razie, jak to możliwe, że taki film zdobył tak dużą popularność? I to nie chodzi o jego jakość, bo wiadomo, może być film znakomity, ale po prostu nie mieć jakiegoś takiego masowego appealu. Natomiast ten film no, nie był jakimś hitem sezonu największym, ale jednak zarobił 12 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i 18 milionów poza nimi, czyli też okazał się gdzieś kulturowo jakoś tam przystępny, wędrował trochę przy wszystkich jego zaletach. Trochę nie mogę zrozumieć, co w tym filmie właśnie dla masowego widza było tak dobrego. Czy to rzeczywiście, nie wiem, niepokój tych czasów tak doskonale się w nim odbijał, że nagle filmy tak właśnie niewygodne chcieliśmy oglądać? Pewnie tak było, no skoro odniósł sukces, coś się wydarzyło. Czasem zdarza się takie niewytłumaczalne momenty, kiedy jakiś film trafia na swój czas i odnosi wielki sukces, tak jak wiele wspaniałych filmów na swój czas po prostu nie trafiło i to całkowicie poległo w kinach, a po latach zadają sobie pytanie, jak to było możliwe, że się na tym filmie ludzie nie poznali. No, czasem się tak dzieje. Film, sztuka filmowa jest bardzo okrutna dla jej twórców i też już parę razy wspominaliśmy o filmowcach, którzy mieli to szczęście, że dożyli sędziwego wieku i mogli w końcu zbierać laury zupełnie zasłużone. No i tak czasem jest z filmami. No a niektórzy, tak jak właśnie Noc żywych trupów i George Romero, no mieli szczęście. George Romero zrobił swój pierwszy film w warunkach bardzo niezależnych. Można byłoby wręcz powiedzieć półamatorski. Przecież obsada tego filmu, no to są amatorzy. Tam są, może nie wszyscy, ale duża część występujących tam ludzi, no to są jacyś znajomi Romero, którzy się tam pojawili. No i od razu taki sukces. No film, który kosztuje 100 tysięcy, zarabia ponad 20 milionów na całym świecie, no to jest sukces gigantyczny. Coś takiego się zdarza bardzo, bardzo rzadko. To jest jedna z takich historii, które się lubią nie powtórzyć. Ten sukces oczywiście zaraz doczekał się kontynuacji. Sama Noc żywych trupów miała 5 sequeli wyreżyserowanych przez Romero, a poza tym też kilka filmów, albo był i remake, i były filmy takie reboot powiedzmy, i kolejne filmy inspirowane tym. Sam Romero, chociaż zrobił kilka jakoś tam udanych filmów, niektórzy wręcz uważają, że Świt żywych trupów jest najlepszą częścią tego cyklu. Ja lubię też jego wampiryczny film swoją drogą, to w nawiązaniu do odcinka sprzed 2 tygodni, czyli film pod tytułem Martin. To wydaje się, że jednak czasami tak się zdarza, że ktoś jakby w swojej pierwszej próbie jakby skoczył najdalej i już nigdy nie może tego przebić. I niezależnie od tego, na ile lubimy czy nie późniejsze filmy, cała reszta kariery Romero to już było, upłynęła pod znakiem tego jednego wielkiego sukcesu. Jaki jest twój stosunek do tego reżysera właśnie i takiego całokształtu jego twórczości? Lubię bardzo Poranek żywych trupów, czy też Świt żywych trupów. Myślę, że momentami on jest nawet może bardziej przenikliwym filmem niż Noc żywych trupów, no ale nie ma już tej dzikości, która miała debiut, więc no chyba jednak jest ten Noc żywych trupów, to jest jego opus magnum i nie przeskoczył tego nigdy. On trochę został też więźniem tej serii, bo jednak wszystkie jego próby, nawet Martin, o którym wspomniałeś, który był umiarkowanym sukcesem, no on jednak potem przez wiele lat nie robił filmów i tak naprawdę pod koniec życia znowu kilka filmów zrealizował, no ale to był już powrót do żywych trupów kolejne. Na pewno jego filmy o zombie też dały nową, że tak powiem, mięso, pożywkę w kinu takiemu właśnie B-klasowemu, bo każdy jego kolejny film powodował, że pojawia się cały wysyp kolejnych filmów o żywych trupach, które bardzo się zmieniają. No, po Poranku żywych trupów no, palmy pierwszeństwa w filmach o żywych trupach przyjęli Włosi. I też wspomniany przez nas już Lucio Fulci, jego film Zombie 2, znany też jako Zombie Pożeracze Mięsa. To jest film z kolei o tyle interesujący, że wraca na Karaiby, czyli do matecznika zombich, ale jednak te zombie, które pokazuje Fulci, no to są jednak również jakby pokłosie tej katastrofy rakiety lecącej na Wenus, z których się wzięły potwory w wszechświecie stworzonym przez Romero. No i ciekawa rewolucja
zombie nastąpiła tak naprawdę na przełomie wieków, bo przez te wszystkie lata ciężko uwierzyć, ale te zombie się poruszały bardzo wolno. To były faktycznie żywe trupy, które ledwo chodziły. I faktycznie oglądając taki poranek żywych trupów, świt żywych trupów, czasem ciężko sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób one mogły komukolwiek zagrozić, jak one ledwo powłóczyły nogami. I nagle w 2002 roku pojawiły się dwa filmy. Pierwszy z nich to Resident Evil, oparty na znanej grze, a drugi to 28 dni później danego Boyla, film, w których zombie zaczęły biegać i stały się zabójcze. Właśnie to są też te filmy, w których zombie już są stworzone przez wirusy. No i to był renesans, kolejny już popularności zombie, który w pewnej formie trwa do dzisiaj. O ewolucji zombie jeszcze za chwilę sobie porozmawiamy, natomiast teraz musimy cofnąć się właśnie do lat 70. Wydaje mi się, że miarą sukcesu Nocy Żywych Trupów nie są tylko te zarobione pieniądze i tylko te sequele, ale też to, o czym wspomniałeś, to znaczy ile filmów później było zainspirowanych lub wręcz zżynało po prostu te pomysły, czasami podszywając się wręcz pod tą serię, no bo skoro mieliśmy serię Żywych Trupów, no to można sobie było wymyślić cokolwiek Żywych Trupów, albo nawet jeśli oryginalnie film się tak nie nazywał, to na przykład w międzynarodowej dystrybucji nagle zyskiwał inny tytuł. Wspomniany przez ciebie Zombie 2 Fulciego nazywa się tak nie dlatego, że to jest sequel jakiegoś filmu innego tego reżysera, tylko dlatego, że widzowie mieli myśleć, że to jest właśnie sequel Świtu Żywych Trupów, który właśnie we Włoszech był dystrybuowany jako zombie. Tak, więc nagle Zombie 2, no wydaje się, że to jest kontynuacja. Także na Netflix Classic możecie oglądać kilka filmów o zombie. Posprawdzałem sobie tytuły. Oprócz wspomnianego Zombie 2 to są Żywe Trupy w Manchester Morgue. To jest Dziewica wśród Żywych Trupów, Rebelia Umarłych, Miasto Żywej Śmierci. Widać wszędzie te nawiązania. Co ważne, wszystko to są filmy europejskie. Włoskie, hiszpańskie, francuskie. Powstawały też w tym czasie właśnie na przykład meksykańskie filmy o zombie. My wybraliśmy jeden film właśnie taki europejski, żeby pokazać jak inaczej trochę te zombie jednak były pokazywane. To znaczy poprzez nawiązanie do popularności tej formuły filmów Romero i innych, jednak przefiltrowanie przez europejskie wzorce. I takim filmem jest hiszpańsko-portugalski film Grobowce Ślepej Śmierci. To jest film z roku 72 i nakręcił go Armando de Osorio. I to jest też film, w którym jakby w tytule czy w filmie nie pada to słowo zombie, ale ewidentnie on gdzieś jest oparty na podobnej idei. No jest to w ogóle ciekawy film też pod takim względem, ile tam różnych dziwnych tropów ze sobą się gromadzi. Jest to film właśnie hiszpańsko-portugalski i w odróżnieniu na przykład od Alucardy, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, nie jest to film, który udaje, że rozgrywa się gdzieś indziej, czy też w jakimś takim bezczasie, tylko tam jest wyraźnie określone, że jest to Hiszpania, jest to Portugalia i ten wątek jakby umiejscowienia jest dość istotny, bo pojawiają się te żywe trupy, które się nam pojawiają, no to są krzyżowcy, którzy właśnie w takiej Hiszpanii nie są takimi postaciami zupełnie anonimowymi, bo właśnie cała południe i południowy wschód Portugalii no to jest usiany takimi zamkami krzyżowców, więc jest to jedna z atrakcji turystycznych tamtego rejonu, więc mocno się to tam umieszcza, ale za to znów jest wykorzystywany wątek, że bohaterami są jednak Amerykanie, którzy przyjechali spędzić wakacje w tym uroczym zakątku, który niestety jest nawiedzany przez nieumarłych templariuszy. Podobają mi się reakcje wszystkich miejscowych, którzy jak słyszą, że oni chcą tam iść do zamku, to widać, że wszyscy wiedzą, co się tam dzieje, tylko bohaterowie nie łapią żadnych sygnałów. Tak, bo to wiadomo, pewnie bariera kulturowa gdzieś w pewnym momencie się pojawia. Ciekawe jest bardzo takie podejście twórców do formy tego filmu, bo trzeba powiedzieć, że jakby ta sekwencja wprowadzająca do filmu trwa prawie 40 minut, gdzie bohaterka trafia po szeregu różnych, powiedzmy, melodramatycznych zawiasów fabuły, trafia do tych właśnie ruin Ślepej Śmierci. No i tak naprawdę wydaje się przez pierwszą część, że będziemy oglądać o jakimś takim filmie, w którym bohater będzie cały film uciekał przed potworami. To będzie takie właśnie na zasadzie gry komputerowej ucieczki. No i po 40 minutach następuje przełamanie i pojawiają się kolejni bohaterowie, którzy teraz próbują rozwikłać zagadkę zaginięcia tej bohaterki. I teraz już wchodzimy trochę bardziej w klimaty takie znane z kina detektywistycznego, czy może takich bardziej właśnie klasycznych horrorów, w których właśnie odkrywanie tej
okultystycznej czy takiej ponadnaturalnej tajemnicy jednak przypomina śledztwo kryminalne, w którym zaangażowana jest policja, w którym zaangażowane są służby. No więc twórcy tego filmu podeszli w bardzo nietypowy sposób do tej opowieści, bo film się wyraźnie rozbija na takie właśnie dwie części. Zresztą były różne wersje montażowe, które na różne rynki były skierowane, w których na przykład ta retrospekcja, w której widzimy przeszłość, jakby w której ci templariusze dokonywali tych swoich mrocznych rytuałów zapewniających im ostatecznie nieśmiertelność, jest na przykład na początku pokazana, więc wtedy jakby od razu nas kieruje na ten trop. Najbardziej dla mnie niesamowite jest to, że w Stanach Zjednoczonych podobno ten film próbowano wypuścić jako nawiązanie czy wręcz kontynuacja serii Planety Małp i nie widziałem tego filmu w całości, w tej wersji, ale na YouTubie można znaleźć wprowadzenie, jest takie intro, bo oczywiście sporo tam trzeba było montażowo podziałać. Film nazywał się Revenge for Planet Ape i dzieje się w jakiejś dalekiej przyszłości po planecie małp i tutaj właśnie te nasze duchy, ci templariusze, którzy powstają z grobów, to są duchy tych małp, które kiedyś władały tą planetą. I oczywiście wszystko jest załatwione przez podmiankę dubbingu i przez narrację z offu, która tłumaczy te wszystkie rzeczy. No ale to tylko pokazuje właśnie praktykę tego kina eksploatacyjnego tamtych czasów. Myślę, że kino hiszpańskie nie jest nawet w 1/4 tak znane jak to włoskie, ale w gruncie rzeczy ten przemysł działał podobnie i te metody były dosyć podobne. No Hiszpanie przez długi czas byli trochę takimi podwykonawcami, bo dużo filmów włoskich powstawało. Za garść dolarów Sergio Leone zostało nakręcone w Hiszpanii. Zresztą w Hiszpanii też funkcjonowały takie filie amerykańskich wytwórni. Tu też pojawia się wątek polski, bo Michał Waszyński, przedwojenny polski reżyser, który potem osiadł we Włoszech i został jednym z producentów filmowych, on w pewnym momencie nawiązał kontakt z Amerykanami i w Hiszpanii były kręcone takie wielkie filmy jak Cyd z Charltonem Hestonem czy Upadek Cesarstwa Rzymskiego Antonego Mana. To wielkie produkcje, które były kręcone właśnie we tej frankistowskiej Hiszpanii. No, chyba sama Hiszpania, no ponieważ jednak to był kraj autorytarny, prawicowa dyktatura, nie za bardzo lubiła jednak takie transgresyjne kino, więc tam chyba nie było do końca warunków, żeby powstała tego typu kinematografia gatunkowa, nawet na potrzeby własnego rynku, o eksporcie nie mówiąc już, ale no takie podwykonawstwo tam się pojawiało. No i akurat seria o grobowcach ślepej śmierci powstała pod koniec okresu tego frankiskotowskiego, no i doczekała się potem kilku sequeli, no i w Hiszpanii potem w latach 70. jednak próbowali sił w tym właśnie kinie, tym nazywanym eurotraszowym, no ale niestety to już trafili na ten okres schyłku kina, no i nie udało im się nawiązać do takich sukcesów, jakie mieli Włosi, czy Brytyjczycy, czy nawet Francuzi. Tak, ten gatunek nawet miał specjalną swoją nazwę, w Hiszpanii mówiono na to fantaterror, czyli fantastyka grozy. I właśnie to były, w odróżnieniu od tych innych, na przykład amerykańskich filmów, tutaj jakby wyraźny jest ten element takiej fantastyki, takiej no prawie że fantazy, tak, który łączy się z tym kinem grozy. Oprócz De Osorio, który zrealizował później te trzy sequele Grobowców Ślepej Śmierci, no to pewnie taką najważniejszą postacią i jakąś pomniejszą, ale jednak legendą też tego kina eksploatacji jest Jesus Franco. O nim może kiedyś parę słów powiemy, bo to właśnie w tym kinie rozrywkowym, komercyjnym, europejskim taka duża postać. Ale mimo wszystko, że to powstawało w dosyć właśnie konserwatywnej Hiszpanii, to też standardowo tu oczywiście przemoc seksualna, nagość i tak dalej, wszystko musi się pojawić. No i właśnie te nasze nietypowe żywe trupy. Nietypowe w stosunku do tego, co znamy z filmów o zombie, żeby było jasne, tutaj jakby mamy jakiś nieśmiertelny właśnie rycerzy, templariuszy. To nie jest to samo co zombie z amerykańskich filmów, natomiast pokazuje trwałość tego mitu właśnie jakichś wstających z grobu groźnych stworzeń także w kinie europejskim. There's no escape from the blind dead. They are the Templars, devil worshippers. A death cult that has risen from their thousand-year-old tombs to begin a horrible reign of terror. Please, wait!
Na koniec warto zapytać właśnie, co znaczą zombie dzisiaj i na ile ich funkcja się zmieniła i na ile też ich właśnie symboliczne znaczenia gdzieś możemy tutaj rozkodować. Oprócz tego, że te zombie stały się coraz groźniejsze w kolejnych filmach i to, że na przykład stały się szybkie, to jest jedna z podstawowych spraw. Druga sprawa, że zaczęliśmy też coraz częściej żartować z zombie. Mam wrażenie, że komedie o zombie są równie częste jak te filmy na poważnie. Tu pewnie warto wspomnieć brytyjski Wysyp żywych trupów. Wrighta. Zombie nie odpuszczają. Nawet teraz przecież w październiku mieliśmy w polskich kinach film Apokawiksa Xawerego Żuławskiego, który jest chyba pierwszym polskim filmem o zombie. Skąd trwałość tego motywu? Co zombie dla nas znaczą? Czy one też mają jakiś taki symboliczny wymiar, który mają na przykład, jak ustaliliśmy, wampiry i dlatego wampiry cały czas powracają, bo są nam potrzebne jako figura odmienności? No ja bym zaryzykował stwierdzenie, że zombie są tak naprawdę wyrazem strachu przed naszą cielesnością, przed utratą kontroli nad tym właśnie zawsze tym dwoistości natury ludzkiej. Z jednej strony dusza, umysł i wszystko to, co piękne i wzniosła, z drugiej strony ciało, które zawsze ściągało człowieka do grzechu i do zła. No w tym wypadku przerażające w zombie jest to, że ludzie, którzy są nam bliscy, których kochaliśmy, z którymi się przyjaźniliśmy, nagle zamieniają się w coś, co może nas zabić, zainfekować i zniszczyć. I to jeszcze w taki najbardziej przerażający, bolesny, odrażający sposób, jaki sobie można wyobrazić, bo jednak wszystkie zombie, bez względu na to, kiedy gdzie się pojawią, no to są jednak ludojady. Nie wiem, czy można w tym momencie mówić o kanibalizmie, bo one chyba już w momencie stają innym gatunkiem, no a niemniej jest to przerażające. Przerażające jest to, że właśnie niewiele wystarcza, żeby ludzie stracili to, co decyduje o byciu człowiekiem, że w zasadzie pojawia się pytanie, jak bardzo trwałe jest w nas to, co uważamy za największy skarb, za naszą cechę główną. No, jak już też wspominaliśmy, źródłem tej zarazy staje się de facto wirus. I o ile właśnie nawet w tych filmach związanych z radioaktywnością, czy później tych takich post-romerowskich, no to jednak to były faktycznie ludzkie ciała, które następnie zostały zamienione w potwory. A w tych właśnie filmach typu 28 dni później, tygodni, miesięcy i kolejne serie, czy na przykład właśnie w filmie REC, czy World War Z, no to wszystko działa jak choroba. No, bardzo ciekawe, że te filmy o kilka lat wyprzedziły epidemię, na przykład właśnie koronawirusa, która nam boleśnie przypomniała, że okres epidemii wielkich chorób przetaczających się przez świat bynajmniej nie zniknął. No i chyba właśnie to nam też pokazuje, że w momencie, kiedy właśnie te wirusy wywołują tą chorobę, że jednak nie jesteśmy panami świata, nie jesteśmy panami tej materii, tylko właśnie nasza cielesność bardzo łatwo może się przeciwko nam obrócić. No i chyba o tym są mniej więcej filmy o zombie. Simon Pegg, czyli aktor, komik brytyjski i współscenarzysta wspomnianego filmu Wysyp żywych trupów, on mówił, że właśnie w zombie widzi trochę taką metaforę nieuchronności śmierci. I akurat w filmie Wysyp żywych trupów zombie wciąż są powolne. I on uważał, że one muszą być powolne, bo właśnie o to chodzi, że ta śmierć jest jakby nierychliwa, jest jakby niespektakularna, ale że z każdym krokiem po prostu zbliża się do ciebie, że nigdy nie możesz zatrzymać się w miejscu, bo naprędzej do ciebie dojdzie i właśnie, że zombie przypominają nam właśnie o naszej śmiertelności. Ja bym powiedział, że zombie jest w pewnym sensie taką antytezą wampira, to znaczy jeśli to są dwa najpopularniejsze nieumarłe stworzenia, jakie są w popkulturze, to oba oczywiście są jakimiś nieżywymi stworzeniami, ale dokładnie o przeciwstawnym znaczeniu. Właśnie wampir, który jest bardzo często inteligentny, pociągający, magnetyczny, ma w sobie jakiś erotyzm. Zombie, które jest takie niezindywidualizowane, które jest odstręczające, które ma w sobie coś obrzydliwego. Wampir w pewnym sensie, to mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu, zawsze reprezentował taki lęk przed klasą wyższą, przed tymi, którzy wypijają krew. Ja mam wrażenie, że zombie trochę reprezentował taki lęk przed takim motłochem, lęk przed jakimś, nie wiem, taką bezmyślnością mas. To świetnie widać, moim zdaniem nieprzypadkowo, Świt żywych trupów właśnie osadzony jest w centrum handlowym i tam te zombie pomiędzy tymi półkami sklepowymi, które chodzą, no właśnie reprezentują trochę taką właśnie falę bezmyślności. Nie wiem, czy to nie jest tak, że to jest lęk właśnie przed masą, tak jak tam mieliśmy
mieliśmy lęk przed arystokracją, tak tutaj właśnie lęk przed jakimś motłochem. Tak, no niewątpliwie coś w tym jest, bo nawet jakbyśmy wspomnieli sobie te zombie dopowolne, to one właśnie stają się niebezpieczne w momencie, kiedy jest ich dużo. Bohaterowie Świtu Żywych Trupów biegają wokół tych zombie jak wokół takich pachołków na slalomie, ale nagle problem się zaczyna, kiedy tych zombie zaczyna być coraz więcej i tak naprawdę nie ma gdzie uciec przed nimi, bo oni zajmują dokładnie całą przestrzeń. Więc tak, może to jest właśnie strach, podświadomy strach przed jakimś rewolucją społeczną, jakimś takim, no też zachwianiem porządku takiego, którym funkcjonujemy, no bo świat zombich jest zupełnie czym innym. Zresztą też bardzo często w filmach o zombie możemy obserwować taką sytuację, że one, gdy nas nie ma, żywych ludzi, no są bardzo spokojne, sobie stoją, na coś sobie patrzą, albo kiwają się i dopiero pojawienie się człowieka wywołuje w nich agresję. One nie spoczną, póki nie zniszczą wszystkich przedstawicieli tego funkcjonującego porządku społecznego. A ten nowy świat, który nastąpi po przejęciu władzy przez zombie, będzie właśnie taki całkowicie spokojny, wzbyty czegokolwiek. A tak jeszcze chciałbym jedno postscriptum na temat zombie i polskiego kina, bo ja bym zaryzykował stwierdzenie, że pierwsze zombie w polskim kinie pojawiają się w filmie Wojciecha Jerzego Hasa, Pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany. Jest tam cała piękna sekwencja, kiedy z grobów powstają trupy. Co prawda jest to niby sąd ostateczny, ale te postacie, które stamtąd wychodzą, w tym główny bohater, który właśnie opowiada swoje życie, wyglądają jak właśnie porządne zombie z europejskiego horroru. Więc myślę, że Has był troszkę wcześniej przed Żuławskim. Przez cały ten miesiąc rozmawialiśmy o tym, czego się boimy. Omówiliśmy filmowe wampiry, duchy, diabelskie moce i wreszcie zombie. Oczywiście tego typu stworów byłoby dużo więcej. Kino zawsze było zaludnione przez potwory Frankensteina, przez wilkołaki, już nie mówiąc o seryjnych mordercach czy innego rodzaju stworach, które nas straszyły. Ale wszystkiego nie omówimy. Pytanie na koniec jeszcze. Które z tych stworzeń jest właśnie filmowo najbardziej płodne, atrakcyjne? Jaki rodzaj właśnie lęków po prostu zrodził najlepsze kino, twoim zdaniem? Myślę, że można się o tym spierać, bo ponieważ pewnie każdy z gatunków horroru ma swoje wybitne emanacje, ale ja jednak bym skłaniał się ku filmom o duchach. Chociażby z tego powodu. Jest wiele argumentów, ale najważniejszy jest jeden. Jest to film Stanleya Kubricka Lśnienie, który jest... No nie wiem, mogę się o tym z każdym pokłócić, chyba najlepszym horrorem, jaki powstał, bo to jest po prostu jeden z najlepszych filmów w ogóle w historii kina. I myślę, że też te duchy, takie właśnie kryjące się gdzieś w przeszłości, są też jakimś takim rodzajem strachu, który najbardziej do mnie przemawia. Więc ja bym był za nawiedzonymi domami i postaciami z przeszłości, które próbują rozwiązać swoje nierozwiązane sprawy. No, Lśnienie to mocny kandydat. Pewnie tego typu filmy i postaci będą wracać. Ja chyba jednak zostałbym przy wampirach, które zawsze wydawały mi się z kolei takie najbardziej filmowe i właśnie ta ich też taka pojemność znaczeniowa była dla mnie fascynująca, że od Nosferatu z 1922 roku Murnała po na przykład Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmusza, tak wiele różnych treści i tak różne portrety wampirów można znaleźć i też mam poczucie, że to jest wciąż płodny i ciekawy temat. Napiszcie, jeśli wy macie swoje ulubione filmowe potwory albo po prostu najlepsze czy ulubione horrory, które warto tutaj przywołać w tym kontekście. My moglibyśmy rozmawiać o tym gatunku jeszcze długo i pewnie będziemy do niego wracali, no ale jako, że kończy się październik, to czas na zmianę. I w przyszłym miesiącu zajmiemy się pewnym bardzo szczególnym twórcą. Także będzie nam towarzyszył lekki dreszczyk napięcia, ale już trochę innego rodzaju. No, w końcu mówimy o mistrzu suspensu i jego wczesną twórczość zgłębimy sobie w listopadzie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.